Witam serdecznie na kanale Iwita Rod, osoby spod znaku Skorpiona. Witajcie kochani, wi się kłania. To czytanko jest dla Was na czas od 15 do 21 maja 2023 roku. Pamiętajcie, że te czytania są ogólne, nie będą rezonowały z każdym. Jeżeli chcesz, żeby tak się działo, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. No dobra, zobaczmy, co tutaj karty mają do powiedzenia dla Ciebie, Skorpionie. Jakie ostrzeżenia, jakie rady i oczywiście odpowiedzi anielskie na Twoje pytanie. No zobaczmy. Patrzmy, co my tu mamy. W odwrocie cesarzowa była? No nie wierzę. W odwrocie to może być fałszywa osoba w Twoim towarzystwie. Może to być żona, która może mówić coś, że coś z dzieckiem. Tak mi przyszło do głowy. To jest ktoś, kto być może nie chce mieć dziecka, a mówi, że chce. Taka zafałszowana osoba. Towarzystwo, jakiś nowy początek. Ktoś tu jest nieszczery. No dobra, patrzymy dalej. Dziewiątka monet. Dziewiątka monet w głównej energii dla Ciebie, Skorpionie. To słuchaj, to możesz... To jest czas na to, by pomyśleć o czymś nowym. Pójść nową drogą, jeśli chodzi o pracę. To jest czas, gdzie jeżeli szukasz pracy, to jej nie znajdziesz raczej. To jest właśnie czas na to, by przemyśleć swoją sytuację materialną, życiową. A w międzyczasie zregenerować siły w jakikolwiek sposób. W jaki lubisz? Myślę, że spotkasz się z kimś. Być może albo ze swoim partnerem, albo poznasz kogoś do związku. W każdym razie tutaj ktoś komuś może się oświadczyć. Oczywiście nie wszystkie skorpiony, część z Was. Inna część może być zaproszona na ślub. Albo ktoś komuś się oświadcza. Taka sytuacja. Bardzo miła, że tak powiem. No dobra, co do Was przychodzi? Zwycięstwo. Coś, jeżeli się oświadczasz, ucieszysz się, że ten pierścionek został przyjęty przez Twoją wybrankę. Zwycięstwo. Jeżeli w pracy być może chodzi o awans. O zdane egzaminy. Co jeszcze może być? Co może być dla Ciebie zwycięstwem? Kto do Ciebie przychodzi? Ja powiedziałam jedynie przykłady, które niekoniecznie muszą być Twoje. W odwrocie nad jakąś niesprawiedliwością. Zwycięstwo nad jakąś niesprawiedliwością. I tutaj karta sprawiedliwości wypadła w odwrocie. Więc ewidentnie tak to wygląda.
Może byłeś osądzony niesłusznie, albo rzeczywiście coś się wyjaśnia. Dlaczego sprawiedliwość w odwrocie? No. Było wiele opcji. Musiałeś chyba bardzo dużo użyć argumentów, żeby twoja racja była na wierzchu, byś się poczuł spełniony czy spełniona. Siódemka kielichów mówi o tym, że ktoś nie jest gotów na działanie. Ale tutaj jest zwycięstwo, więc myślę, że te przeszkody, Skorpionie, udało ci się przejść, jakoś przezwyciężyć. No dobra. Co odchodzi od ciebie? Jakaś sytuacja z dzieckiem. Jakieś nowe przedsięwzięcia? Giermek Buław odchodzi. Giermek Buław u Skorpiona. Dlaczego Giermek Buław? Rozmawiałeś w sprawie dziecka z kobietą. To ta sytuacja już odchodzi, tak? Już doszliście do jakiegoś porozumienia. Albo ustalona jest nowa droga z kobietą. No, już wiecie, co postępować, jak robić i tak dalej. No, to tak samo może chodzić o świat czynny, tak? O nową drogę życiową. Rada. Król Monet, no on mówi postępować no pomału, by się nie spieszyć, ponieważ jeżeli będziesz chciał coś przyspieszyć, Skorpionie, możesz wszystko stracić, więc tutaj ewidentnie jest nakazany spokój. Król Monet, dlaczego Król Monet w Radzie? Król Monet jako rada dla Skorpiona. No i tutaj też Król Monet i takie obrona. Myślę, że tutaj chodzi o jakąś dyskusję. Tu widzę dwóch mężczyzn, którzy chcą jakby dojść do jakiegoś porozumienia, no i na spokojnie uda wam się osiągnąć jakiś cel, ale rzeczywiście na spokojnie, bez jakichś nerwów, tak? I co? Ostrzeżenie dwójka buław. Się zastanawiasz, w którą stronę pójść. Ostrzeżenie. I się też nie spieszyć. To możesz wybrać źle, zły kierunek. Dobra, dlaczego dwójka była w ostrzeżeniu? Dwójka była. No i ta sama karta, ja nie wierzę, no. Dwójka była. Dlaczego dwójka była w ostrzeżeniu? No to jest takie kropka nad i. Uważaj nad wyborem. Nie spiesz się. Ale za dużo kart. No nie spiesz się, no. Za szybko. Ty chcesz nowego początku. Ty chcesz już wybrać. Ale to nie jest czas na to. Totalnie nie jest czas na to. Ponieważ tutaj
Szóstce, ty masz w głowie już nowe jakieś pomysły i już chcesz zacząć nową drogę. I tutaj jest dwójka też denarów. No, nie jesteś gotów, ewidentnie nie jesteś gotów na podejmowanie jakichś ważnych kroków w swoim życiu. Dopiero jesteś na etapie, gdzie zwyciężasz. Coś pójdzie po twojej myśli, po jakichś rozmowach, ale to nie znaczy, że już w tym samym tygodniu możesz działać. No dobra. Dopiero coś do ciebie dociera. Jakie odpowiedź aniołów na twoje pytanie? Jaka przyjdzie odpowiedź? Na czas od 15 do 21 maja. Odpowiedź dla Skorpiona na ten czas. Myślę, że masz już jakieś pytanie w głowie, co? No tutaj biorę dla ciebie kartę. Polepszenie. Super. Polepszenie. Nadszedł dla ciebie czas polepszenia i uzdrowienia. Emocje, które wystawiały cię w ostatnim czasie na próbę, z czasem odejdą do przeszłości. Choć może być ci trudno to teraz sobie wyobrazić, czeka na ciebie naprawdę radosna przyszłość. Teraz musisz jednak dać sobie czas na zregenerowanie sił. Ta karta oznacza również, że twoja rekonwalescencja jest niemal zakończona. Wyślij słowa wdzięczności niebiosom i zacznij planować kolejny ekscytujący etap swojego życia. No proszę, nic dodać, nic ująć. Ja, kochani, będę kończyć. Mam nadzieję, że pomogłam w jakiś sposób. I trzymajcie się do następnego razu. Pa!